najnowszym challenge'u rysowanie YouTuberów. Martin nam wypisał tutaj paru właśnie YouTuberów, których będziemy rysować. Ostatni film, jak rysowałyśmy, to bardzo wam się spodobał, ponieważ mamy niesamowicie... talent. Tak. Talent rysowniczy. Więc stwierdziliśmy z Martin, że musimy znowu nagrać. Będą to YouTuberzy zagraniczni, bo takich oglądamy, a nie polskich. Zaczynam! Dobra. Ja losuję pierwszą! Michelle Pfeiffer! Okay. Dobra, to zaczynam. 3, 2, 1. Macie minutę. Czy tak wiszy? Nie. Funk? Dobra. Michelle Pfeiffer. Jest bardzo ładną Azjatką. Ona chyba była w ogóle pierwszą taką superką urodową, nie? Urodową, no. Od niej wszystko się zaczęło. Nie wiem, jak ona teraz wygląda, ale ona chyba już nie prowadzi YouTube'a, wiecie? Prowadzi. No bo mi się wydaje, że ona już zarabia milion miliardów. Ja się postaram tym razem i pokażę wam prawdziwy talent rysowniczy. Ona ma... jest skośna, więc ma takie... Ale i tak ma duże oczy jak na skośną. O, 20 sekund. Nie. A ta, ty myślała, że się ten... Jest niska oczywiście. I ma bardzo ładne usta duże. No. Ja narysuję jej po piersi. Szybko! Dobra. Co jej narysujesz? 3, 2, 1. Summer. This is Michelle Fan. Ja narysowałam jej po piersi, czyli głowa i piersi. Piersie. Pomalowałam jej usta na brwi. Nie ma brwi. O! Nie ma brwi, nie ma rzęs! A ty? Jakiś zwyklak. Nie, znajdzie sobie. Ładna. Dobra, następna, teraz ja losuję. Przegrałuję się te karteczki. Shane, to jest wiem, jak on wygląda. Ten gej ze Stanów. Uwielbiam Shane'a. On ma jakieś takie... Narysuję po prostu jakiegoś chłopaka. Nie, bo on jest... on tak o siebie nie dba za bardzo. Jest no, taki... nie dba, no. Ja wiem, bo ja go oglądam. Jest taki... ma takie chyba jakieś zielone albo niebieskie oczy. No, ma nos. Ma też usta. Ma taki uśmiech taki... Zresztą te oczy ma takie trochę jakby powieki opuszczone. Takie... Co ty zrobiłaś? To jest Shane! Shane, bro! Shane ma takie powieki opuszczone. Który to jest? A to nie jest... Ten kolega Joey'ego Radcliffe. Z taką grzywką trochę. A jak się nazywa brat Zoeli? Właśnie, on się jakoś myli, to mi się da tam... Ale tak, też będzie. Mi do tamtego pasuje i nie Shane. Po prostu. Miał taki zawsze uśmiechnięty i tak... Patrz, nawet podobny. No, pokazujcie, bo to się skończy. A trochę mój wygląda jak Joker. No! Albo jakiś, nie wiem, narkoman pijak. Bo ma jakieś zielone oczy. A twój jakie ma ciało dziwne. No bo Shane takie ma! Nie ma Shane takiego ciała. Ja znowu narysowałam po piersi. Bo ty lubisz piersi. No losuj. Teraz ja losuję. Proste. I uwaga, i uwaga, i uwaga. PewDiePie! On ma taką pociągłą. Też ma takie powieki opuszczone. Ma opuszczone powieki. Nie, on ma bardziej taką trójkątną tą twarz. Taką... Oh my god! Coś tam. I też ma jakiś taki duży uśmiech. I on jest wysoki, nie? O, macie przed Smitha trochę. Co? O kurde! PewDiePie jest kosmitą. Jak ty zrobiłaś to? Brodzie nie zapomnijcie. On jest kosmitą. O czym on ma brodę? Brodzie. Z wąsami. Ale kiedyś nie miał brody. Po prostu zarósł teraz.
No bo on już zarabia tyle hajsu, że on już ma wyrąbane na to, jak wygląda. Zresztą Mark Zuckerberg też zawsze chodzi w jednym swetrze. Mój wypina tyłek. Jest rady, jak się go zbija. A mój ma po piersie tylko. Znowu. Ja nie umiem po prostu rysować. Może lepiej, tylko bo jak bym rysowała tak jak ty to ciało. Jakiś sop. Boże, dlaczego on jest taki chudy? Klata. Fuj. Sexy. Co on ma za ciało? Ja to lubię tak chudzi. Tam temu też jakieś nogi chudy narysowałaś. Dobra. A teraz ja. Joey Krasifa! Joey! A teraz ja polecę z twarzą tylko. O, to jest! Aha! Boże! On ma taki uśmiech z takimi pięknymi zębami. Nikt nie ma takiego, ma takie oczka uśmiechnięte. No, to jest Joker, ale dobra. I ma te włosy takie do góry chyba, nie? O Boże! Ada, spójrz tutaj! To nie wygląda jak człowiek. On ma różne fryzury, ale... To jest coś dziwne. Jezu! No bo on ma taki uśmiech. I grzywkę chyba ma taką. Srebrne włosy ma. Chyba naprawdę ty ładniej rysujesz niż ja, tak stwierdzam teraz. Dobra, 10 sekund. Ha? Piszcie, czy oglądacie Joey'ego Gracifę, bo Joey Gracifę jest super. This is Joey. A wiecie, że Joey miał botoks na czole? Miał botoks wciśnięty. On ma chyba wszystko. Bo on ma... Nie, ale botoks nie pokazywał. No ma... Wiem, że pewnie mnie zhejtujecie, ale ja miałam tutaj taką... Tą zmarszczkę dużą. Ale wypatrz, jak ja mam. W dzisiejszych czasach to już te operacje plastyczne są takie... jak pierdnięcie trochę. Dobra, kto teraz? Ja? Zoella! Czekaj, bo... Oh my god! Czekaj, bo ja się tutaj zajmę czymś innym. Zoella. Ona jest ładna i taka mała. Zoella często ma taką fryzurę, że tu ma rozpuszczone włosy, a tutaj ma taki kok. Kok, ale ma też kręcone takie włosy. No bo taki, ona jest tak rozkoszna i tak słodziaczna, że nie dziwne, że tak ją wszyscy oglądają. Ona jest urocza, powinna się jeszcze dodać. Urocza. No, jest urocza, bo naprawdę ma taka słodka jest. Taką słodką twarzyczkę. Takie uśmiechnięte oczka. Tak by się schrupała tak. Maluteńki nosek. Uśmiech duży. Taki malutki cycuszki. Jezu, co ty gadasz? Zboczeńcu. Jezu, o co tej Aldzie chodzi? 10 sekund. Ej, ja tylko zdążyłam narysować głowę. No za bardzo tam gadasz, no ktoś musi gadać. Nie? Jakaś gruba mi wyszła. No, ty jakąś laskę. A ty jakąś laskę narysowałaś? No bo ona jest taką laską małą. Nie jest laską, jest słodziutka. Jest taka delikatna. Słodka to jest, wiesz kto, słodka Ada. Ta co ma taki kanał rodowy. Ale jest głupia. Nie, ona jest mądra. Tylko tak powoli gada. Ja to muszę tak szybko słuchać. Bo ty w ogóle jesteś we wszystkim szybciutka. Jestem. Ej, to jest... Gigi gorgeous! Ja zrobię czerwoną. Gigi ma piękne, długie włosy, blond. Miała ostatnio różowe pasemka. Ale ona ma trochę poplątane oczy. No bo jest po trylionie operacji. Wielkie cycolki. Stay gorgeous! Stay gorgeous! Because I'm Gigi Gorgeous! Nie, ona tak nie mówi. Balony. Mega długie ręce, piękny make-up. 15 sekund. No jak to powiedzieć... Moje rysunki to bardziej takie... karykatury.
ty nie ma lakowane dło. Ma! Ma proste. Ma! Ma. Czy balony mi się narysowały? Twoja jaka piękna. Ma być piękna, gorgeous jest piękna. Nie wiem, jakoś... To się mówi gorgeous czy gorgeous? Gorgeous, gorgeous. Czyli gorgeous. Nie mam dzisiaj natchnienia do rysowania. A dlaczego masz takie coś na tych cyckach? To są oczy drogie. To są stki. To są dwie oczy. Nie mam dzisiaj natchnienia. Dobra. Ale... No bo ty narysowałaś postacie małe, a ja rysowałam takie twarze. Portrety. Tak. Joe, brat Zoeli. Kurde. No on ma tą twarz taką trochę jak taki model, ale też taki dużo w nim przeciętności jak dla mnie. Dlatego ja go nie oglądam. Może być to ładne. Też ma takie opuszczone powieki. Wszyscy mają opuszczone powieki. A nie ma, on ma te... Dużo śpią. Takie włoski jakieś ładne i jest taki strasznie chudy. Składa, dla mnie to on składa się z głowy. A to gdzie znowu wyszedł kosmita? Jakiś z mózg. Co to jest? Voldemort! Małpa z mózgiem. Dlaczego on ma taki nos? Voldemort. Co 10 sekund. Dlaczego on, a dlaczego jego takiego grubego zrobiłaś? Wszystkich takich chudych, a takiego chudzielca takiego grubego zrobiłaś. O co dziadek? Ojcie, co on ma z tym grubą? Jaki podwór! No, za dużo szmejli w Tajlandii. Co ty mu zrobiłaś? Wygląda jak jakiś mutant, jeszcze ma rzęsy do tego. No, jak jakiś Voldemort. Jakiś Simiel. Nie wiem. No dobra, i ostatnia karteczka. To będzie Trisha! Trisha jest po liposukcji, więc zrobimy ją trochę taką... Chudą? Chudszą. Ona ma okrągłą głowę. Ma maluteńki noseczek. Wielkie oczy kulki. Ja Trisha lubię. I usta na pół twarzy, bo sobie robi takie operacje. Mega wielkie włosy. Jest taka bardzo charakterystyczna, nie? Mega wielkie cyce. Ej, wy macie tendencję do nierysowania brwi, zauważyłam. Bo się skupia na innych rzeczach. Włosy po prostu do dupy. Doczepione. Można było ją w sumie narysować bez makijażu. 10 sekund. Więc równie tak samo piękna. Ej, ona nie ma, ci wyszła. Nie ma już takiego wielkiego bedzona. Ale ja ją jestem na etapie, kiedy miała. To jest Trisha. Oh my god! Co robisz? Więc generalnie my oglądamy youtuberów zagranicznych, ponieważ oni są tacy pozytywnie nastawieni do życia, do świata i każdy z nich jest tak, jak my. Tak oryginalny, tak inny i niesamowity. Niesamowici są ci zagraniczni youtuberzy. Zdecydowanie bardziej niż nasi. Co ty robisz w tym tyłkiem? Ja też jestem zagraniczna, jestem taka pozytywna. No ty jesteś tajska. Tajska. No dobra, jeśli chcecie kolejną część rysowania, nie wiem, kogoś, czegoś, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, o czym chcecie, żeby było kolejne rysowanie. Stawcie kciuki w górę pod tym filmem, 10 tysięcy kciuków w górę, robimy kolejną część. Żegnamy się z wami buziaki. I życzymy miłego wieczoru pierwszemu, kto skomentuje! Sub za sub.